Dobrze, to może debatę zaczniemy od tego, że każdy z nas się upewni, że wyłączył telefon komórkowy, żeby telefony nam nie przeszkadzały. Ja będę miała przed sobą swój telefon, który służy mi jako zegarek, ponieważ będzie jakby określona ilość minut, którą każdy z prelegentów będzie miał do tego, żeby po to, żeby ta dyskusja była w miarę dynamiczna i żeby tutaj mniej więcej był jakiś parytet pomiędzy tą trójką, to znaczy, że ktoś się za bardzo nie rozgadał, tak, nie dając tym samym szansy innej osobie. Takie ustalamy reguły gry. Pierwsze pytanie, na pierwsze pytanie przeznaczymy 5 minut dla każdej osoby. I teraz tak, pierwsze pytanie, które wydaje mi się, że warto zadać w kontekście nowej książki pana Jacka Bartosiaka i w kontekście pewnych artykułów, które ostatnio ukazały się na Nowej Konfederacji, a mianowicie cały numer poświęcony był III wojnie światowej USA-Chiny. Również istotny tutaj będzie tekst pana Bartłomieja Radziejewskiego Kryzys NATO, Polska między wielkością a niebytem. Może ktoś się z nim zapoznał, to był artykuł, który ukazał się w sierpniowym wydaniu. Oraz oczywiście książka pana Jacka Bartosiaka Pacyfik i Eurazja o wojnie, którą dzisiaj można zakupić również na dole. Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy rzeczywiście wzrost Chin znacznie zmieni układ na świecie? Jaka będzie w tym wszystkim rola państwa środka? I jaki będzie udział Chin w ewentualnej, potencjalnej wojnie dominacyjnej? I na to pytanie chciałabym, żeby pierwszy odpowiedział pan Jacek Bartosiak. Najkrócej można odpowiedzieć, że zachęcam do przeczytania książki. Przy czym książka też oczywiście wszystkich odpowiedzi nie daje. Książka raczej pokazuje prawidłowości, jest wprowadzeniem do dyskusji. Te prawidłowości mają zastosowanie do różnych innych rywalizacji, do różnych innych geografii. Bardzo łatwo aplikować się, myślę, do sytuacji Polski dla uważnego czytelnika. Więc zachęcając, powiem jeszcze tylko, że umożliwia to pewną taką podróż osobistą, własną intelektualną analizę tego wszystkiego, co się dzieje teraz na Pacyfiku. Ja jestem tego zdania, że mamy do czynienia z nawet nie tyle z III wojną światową Chiny USA, ale przede wszystkim z tym, że jest zburzona równowaga w systemie międzynarodowym, co się przejawia tym wszystkim, co oglądamy w telewizji. Podstawowym powodem i przyczyną tego stanu rzeczy jest nieporównywalny z niczym w historii świata wzrost Chin. W sensie samego zjawiska można to porównywać jedynie do wzrostu kaiserowskich Niemiec na przełomie XIX i XX wieku, przy wielokrotnie mniejszym potencjale niemieckim niż potęga państwa środka. I to zjawisko samo w sobie zaburza system międzynarodowy. Przy tym zaburzeniu Rosja chce rozegrać swoją rewizję systemu, tak jak chciała tuż przed II wojną światową, nie będą zadowolona z wersalskich układów. I również inne państwa. Przejawia się to, symptomem podstawowym jest wypychanie wysuniętej obecności strategicznej Stanów Zjednoczonych z Eurazji, która przecież w XIX wieku w ogóle nie istniała. Wysunięta obecność amerykańska nie istniała. Wraz z rozwojem potęgi Stanów Zjednoczonych, i to opisuje też w książce, Amerykanie, czy to w wyniku I czy II wojny światowej, czy później wraz z systemem Bretton Woods, NATO i pokonaniem Sowietów, coraz bardziej stawiały swoją stopę i oddziaływanie strategiczne w różnym wymiarze, i wojskowym, i politycznym, i ekonomicznym, w Eurazji. W Eurazji, czyli tam, gdzie się dokonuje wszystko, co najważniejsze w grze o równowagę, bo przecież nie w Ameryce Południowej, czy w Afryce. I to jest ta odpowiedź. Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Wydaje mi się jednakowo, że to, co robią Chiny, na jakiej są drodze, i jak reagują na to Stany Zjednoczone, i jak w cieniu tego, tej grze w trójkącie o równowagę w Eurazji zachowuje się Rosja, zadecyduje o naszej przyszłości. I moim zdaniem, i tu kończę to swoje pierwsze 5 minut, to jest to równanie geostrategiczne dla Polski, i to są zmienne w tym równaniu, to znaczy to są dane do tego równania po to, żeby dojść do jakiegoś wyniku, co da Polsce przyszłość,
A wydaje mi się, że bardzo często równanie, które jest u nas stosowane w naszych głowach, jest jeszcze równaniem dwudziestowiecznym. Ja w swojej książce proponuję równanie w XXI wieku. Ono ma po prostu trochę inne dane wyjściowe, a właściwie bardzo poważnie inne dane wejściowe, podczas gdy ogromna większość naszych elit myśli kategoriami dwudziestowiecznymi i nawet jeżeli ma proces logiczny już w wyniku rozwiązywania tego równania prawidłowo zastosowany i oparty o jak najlepsze chęci, to brakuje w nim elementarnych zmiennych, a to powoduje niepewność tego wyniku. I no, taki był cel tej książki. Na razie to chciałbym powiedzieć. Dobrze. Chciałabym się również panu zadać to samo pytanie. I w takim razie, jak odniósłby się pan do wypowiedzi Jacka Bartosiaka? Jeśli jest to odpowiedź pozytywna, to jakby pan mógł powiedzieć, jakie są pana zdaniem najważniejsze trzy miejsca zapalne obecnie w Eurazji? Ja muszę powiedzieć, że ucieknę od tego pytania tylko w jednym kierunku, mianowicie mnie interesuje ta końcowa część pana wypowiedzi, to znaczy, co to oznacza dla Polski. Nie w duchu słonia sprawa polska, a te momenty, kiedy pan pisze o jedwabnym szlaku prawda, tej koncepcji lądowej odpowiedzi na wojnę powietrzno-morską, którą Stany starają się powstrzymać ekspansji Chin. Ale jedna poprawka, ponieważ pan mówi o polskich elitach politycznych i tym, że one są w XX wieku, ja mam pewne szanse być tak samo w XX jak w XXI, ponieważ jestem tu najstarszy, to podzielę się z państwem pewną refleksją osobistą, ponieważ moja matka zrobiła sobie innym kawał i przeżyła 100 lat bez 3 tygodni. Ja zupełnie inaczej zacząłem w ogóle patrzeć na historię, co być może dla pana okaże się inspirujące. Nagle zrozumiałem, że skoro na jej grobie są daty 1913-2013, to właściwie Kongres Wiedeński, który zabetonował porządek w Europie prawie na wiek, no był zaledwie te 98 lat wcześniej. Więc chciałem wnieść tylko dwie uwagi do pana wypowiedzi, bo przeczytałem tę książkę z ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie, że w czasie, kiedy sam pisałem tekst w 1979 roku Polityka niepodległościowa w kulturze paryskiej, właśnie zwracałem uwagę na to, że już wtedy ten porządek światowy po rozmowach Nixon, Mao czy Chiang Kai po prostu już ewoluował, już ten układ światowy ewoluował i Stany grając na Chiny zaczęły wtedy równoważyć i blokować Sowiety. Więc chcę powiedzieć, że tak naprawdę, to jest pierwsza uwaga korygująca, to była tylko drobna przerwa 200 lat, gdzie gdzieś pan o tym pisze, w tym Chiny nie były po prostu najpotężniejszym państwem świata i najsilniejszą cywilizacją. To jest po prostu cywilizacja o zupełnie niesłychanej sile. Ja w Chinach byłem osobiście 2 razy. Uważam, że to jest kraj zupełnie niesamowity i podobieństwa przy genezie ustrojowej zdawałoby się zbliżone do Sowietów, jednak różnice kulturowe są gigantyczne. To jest uwaga pierwsza. Uwaga druga jest też rodzajem uwagi człowieka, który, by tak powiedzieć, jest między tymi dwoma wiekami. W gruncie rzeczy Sowiety prowadziły odwrotność polityki Clausewitza, definicji polityki Clausewitza. Clausewitz w dziele o podobnie skromnym tytule o wojnie powiedział, że wojna to jest polityka prowadzona innymi środkami, a Sowieci mówili, że polityka to jest wojna prowadzona innymi środkami. Wydaje mi się, że Chiny jednak, i tu na szczęście, na czym kończę, pan zostawia znak zapytania, no Chiny nie prowadzą polityki tak agresywnej, jaką prowadzi Putin, po prostu są świadome swojej siły. Chiny umieją hołdować swoich sąsiadów. Rosjanie na ogół ich podbijają i na ogół eksportują agresję i eksportują swoją własną niemoc w postaci siły militarnej. Chińczycy są świadomi swojej potęgi i są świadomi, że oni mogą
w inny sposób przez swoją ilość, jakość, siłę kultury mogą po prostu wymuszać pewne zmiany na tym Rimlandzie, prawda, na tym otoczeniu. I tyle na początku. A ja mam, ja mam do Pana pytanie, czy gdyby miał Pan nazwać te najważniejsze trzy miejsca zapalne w Eurazji, czy mógłby je Pan określić? Które zamieszane są Chiny, tak, żeby powiedzieć konkretnie, które są takie... Nie, no konkretnie, znakomicie, to Pan bardzo się jak opisał w swojej książce, no walczą o kompletne kontrolowanie swojego najbliższego otoczenia, tego pierścienia najbliższych wysp. Potem walczą o to, żeby poszerzyć to dalej, a w końcu chcą panować nad Pacyfikiem i przesunąć się też w kierunku Oceanu Indyjskiego. Ale ja nie przyszedłem tutaj jako człowiek, który ma ochotę uczestniczyć w debacie, w której będę znacząco komentował tę niesłychanie erudycyjną książkę. Mnie interesuje sprawa polska. I wszystkie, wyłącznie konteksty globalne i zrozumienie lub niezrozumienie interesuje mnie wyłącznie w kontekście sprawy polskiej. Tylko i wyłącznie, tak? No, czyli rozumiem... Nie, no nie tylko i wyłącznie, ale wydaje mi się, że jeśli mamy z tej książki niesłychanie, jak mówię, szeroko pokazującej te nowe zależności, te nowe zależności są w gruncie rzeczy starymi. Wojny wygrywa się ekonomicznie, ale jednocześnie na świecie istnieją zimni wariaci, bo przecież na zimno Hitler nie miał żadnej szansy wygrać wojny i Napoleon też miał słabe szanse. Tak, znaczy... A jednak rozpętali gigantyczne wojny. Więc Putin jest moim zdaniem znacznie bardziej irracjonalny jednocześnie w zestawieniu z kimś takim jak elita chińska, która moim zdaniem w zupełnie inny sposób kalkuluje, jest świadoma swojej mocy. A Putin ma window of opportunity, które jest jeszcze otwarte przez parę lat, jeszcze ma trochę pieniędzy i jeszcze ma pewną przewagę lokalną w niektórych krajach. To mnie interesuje. I Pana spojrzenie na to też mnie interesuje bardziej niż samej. Ja jako moderator oczywiście będę szła w tą stronę USA-Chiny, bo taki jest tytuł naszej debaty, wobec tego... Ja odrobiłem lekcję, ale... Wobec tego będę troszeczkę pchać tą debatę w tą stronę, ale oczywiście nie musi Pan, jeśli Pan ma na to ochotę, to może Pan głównie oczywiście postawić na sprawę polską i absolutnie nie jest to dla mnie żadnego problemu. Gdzieś o to zahacza autor książki. Tak, i może ja... Głównie o tym piszę. Dla uważnego czytelnika książka ma dwie warstwy i tutaj Pan ma całkowitą rację. Jest o rywalizacji głównie chińsko-amerykańskiej w tle z rolą Rosji, jak powiedziałem, o tę przestrzeń, o nowe pivotalne miejsce, prawda, czyli szlaki komunikacyjne Zachodniego Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego wraz z tą wielką ucieczką w kierunku mas lądowych Eurazji w naszym kierunku. Natomiast to wszystko oddziałuje na otoczenie geopolityczne Polski, stwarza zupełnie nowe uwarunkowania. I wszędzie właściwie, jak się czyta całą książkę, wraz nawet z szczegółowym opisem koncepcji wojny powietrzno-morskiej, która wprowadza zagadnienie symetrycznego pola walki, jest to wprost, powiedziałem, dla uważnego czytelnika odniesienie do nas, do naszej przeszłości, do naszych prawideł, do naszego miejsca, do zależności geograficznych tutaj panujących. Jeżeli tam mamy wymiar powietrzno-morski, to tu mamy zamknięte lądowo, tak, i jest inaczej. No więc jak ktoś czyta o koncepcji wojny powietrzno-morskiej, to wyciąga wnioski, jak jest z tym i to widać, to widać w przepisach. Także ta książka tak naprawdę jest o Polsce, nie będąc o Polsce, bo podaje dane do równania. Nie, napisał Pan, że Bałtyk jest płytki. Rozumiem. Ale napisałem, że jest zamknięty dla linii komunikacyjnych amerykańskich, prawda, i tak dalej, więc rzeczywiście, zresztą pisząc to, spieszyłem się między innymi dlatego, żeby to równanie geostrategiczne dotyczyło Polski. Także jest to jakiś sposób zasadny. No, gra w równowagę w Eurazji dotyczy przecież też Polski. No, a Polska jest na głównym skrzyżowaniu tutaj europejskim i jest kalkulowana w układzie sił. Są wyraźnie zaznaczone we wstępie, ale w różnych fragmentach książki też w tym rozdziale o chińskiej strategii. Też, no, jak będę miał jeszcze szansę, też mogę dłużej i z miłą chęcią ten wątek rozwiniemy, bo nie zasygnalizowany w książce, a jest oddzielnym materiałem, pewnie na oddzielną książkę. Dobra, wobec tego chciałabym zapytać Pana Bartłomieja Radziejewskiego,
Powtórzę pytanie o wzrost Chin i zmianę, która być może nastąpi w układzie władzy światowym, być może ona już nastąpiła. I chciałam to pytanie zadać w nawiązaniu do tekstu z sierpniowego wydania. Jeśli chodzi o główne pytanie, to ono jest prawie że retoryczne moim zdaniem. No, to, że Chiny rozsadzają ład światowy, jest już banałem dzisiaj, jest oczywistością. Jest wielokrotnie udowodnione. No, co można. Ja się cieszę z ostatniej wypowiedzi Jacka Bartosiaka, bo czuję się trochę o tym niezręcznie w tej dyskusji, że z Jackiem się przyjaźnimy i współpracujemy od lat. I jak miałbym tylko chwalić, to towarzystwo wzajemnej adoracji by groziło. Ale Jacek w ostatniej wypowiedzi powiedział coś, z czym z ochotą mogę się nie zgodzić. To znaczy, że o tej oczywistej warstwie, jeżeli chodzi o Polskę. To jest moim zdaniem pewne złudzenie autora, który bardzo głęboko wgryzł się w temat, że pewne kody, dane w taki oczywisty sposób się podstawiają pod równanie. Moim zdaniem ty, Jacku, bardzo delikatnie i dyplomatycznie kreślisz to równanie, ten schemat i jest absolutnie nieoczywiste, jakie wnioski z tego wynikają dla Polski. Rozumiem, że o tym będzie osobny wątek. Tak, dyskusji, więc może nie ma co robić wycieczek, ale tylko sygnalizuje niezgodę na takie diktum, że tu jest coś oczywistego. To jest dalece nieoczywiste według mnie i o tym trzeba rozmawiać i trzeba otwarcie rozmawiać, bo wydaje mi się, że bez tej otwartej rozmowy no zbyt duże pole do najróżniejszych interpretacji będzie, z których może równie dobrze bardzo niewiele wynikać. No cóż, Jacek Bartosiak od jakichś czterech więcej lat już pisze o tematyce azjatyckiej, o sporze hegemonicznym amerykańsko-chińskim. No i rzeczywistość coraz bardziej potwierdza te tezy i te prognozy. W ostatnim czasie upokorzenie Obamy na G20 przez Chińczyków, zwrot Filipin kluczowych absolutnie. Prowadząca pytała o kluczowe punkty zapalne. No jeśli koniecznie nie wskazywać trzy najbardziej zapalne, no to pewnie archipelagi na Morzu Południowochińskim spadli parcele i chyba Filipiny, nie? No ale też Tajwan, Korea też oczywiście są punktami zapalnymi, więc nie wiem, czy akurat trzy tak łatwo jest wyłonić z tych wszystkich. W każdym razie, no ostatni zwrot Filipin, kluczowego sojusznika geograficznie, absolutnie fundamentalnego, jak to Jacek precyzyjnie w swojej znakomitej książce opisuje, analizuje, no może zmienić układ sił. No i to też, co starałem się w takim niepokojącym tonie napisać w sierpniowej Nowej Konfederacji, czyli no dość brutalny zwrot turecki, wydaje się, że zgodnie z naszymi niepokojami wywołuje rzeczywiście falę dalszej erozji ładu światowego. Co zrobił Erdogan w lipcu? No obok masowych czystek wewnętrznych zaczął, można powiedzieć, pluć hegemonowi amerykańskiemu w twarz, a jest to plucie z pozycji kluczowego sojusznika największej armii lądowej NATO, ogromnego kraju, przez który wiodą kluczowe korytarze transportowe do głębi Bliskiego Wschodu, w tym do walki z Państwem Islamskim. No i taki zwrot antyamerykański, radykalny, połączony z naprawdę brutalną retoryką skierowaną przeciwko Waszyngtonowi, niespotykaną chyba w ogóle w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, a co już dopiero w historii relacji amerykańsko-tureckich po Atatürku, no stawia pytanie o realną siłę Ameryki dzisiaj, prawda? To jest taki moment, gdzie musimy się zastanowić, co powoduje Erdoganem i dlaczego on ma odwagę tak się zachowywać. No i reakcja amerykańska, którą chyba można określić jako wycofanie się z podkulonym ogonem, sygnały, że arsenał 50 bomb wodorowych z bazy Vincirlik będzie przeniesiony do Rumunii. Generalnie brak jakiejkolwiek twardej reakcji na to, co się stało, no wskazuje, że chyba hegemon słabnie. No i rzeczywiście ten sygnał Erdogana jest ważny w skali globalnej i chyba wywołał rzeczywiście, można powiedzieć, ośmielił innych. Nie wiem, jak panowie się na to zapatrują, ale ja bym to rozpatrywał. Upokorzenie Obamy na G20, zwrot antyamerykański Filipin, intensyfikację chińskiego parcia na Morze Południowochińskie jako system naczyń połączonych, jako pewien wspólny proces i może tyle. Tak, dziękuję za odpowiedź. Panie Jacku, czy rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w pułapce Tuki Dedesa?
Jesteśmy, bezwzględnie jesteśmy płatce Tukigesa, nie ma żadnej wątpliwości, jesteśmy w zwarciu hegemonicznym i to jeszcze moim zdaniem bardziej z takim sprzęgniętym niż przykładowo było z Sowietami i Stanami Zjednoczonymi. Powiem dlaczego. Otóż moim zdaniem mamy do czynienia z taką sytuacją, że tak, Sowiety nie były w systemie globalnym, w związku z tym groziły wojną nuklearną oraz po prostu podporządkowaniem Europy, natomiast nie były w jednym systemie gospodarczym. A zatem jakby rosły trochę oddzielnie, rosły w ten czy w inny sposób niż Stany Zjednoczone. I wzrost jednego gospodarczy nie eliminował wzrostu drugiego. Stany Zjednoczone i Chiny są w klasycznej pułapce Tukidydesa, gdyż są sprzęgnięte, przyczepione do swoich własnych krtani, przy czym Chińczycy poprzez umiejscowienie, to gdzie leżą i jak są populacyjnie i jak tanio produkują, i tak dalej, to w książce szczegółowo wymienione, mają lepszą pozycję do kąsania i jak gdyby gryzą mocniej i z czasem coraz więcej wypijali krwi. I stary hegemon musi to zerwać. Po prostu nie można utrzymać tego stanu rzeczy. To jest klasyczna pułapka Tukidydesa. Dużo bardziej klasyczna niż z Sowietami. Gdzie wystarczyło zbudować wielki mur stałej obecności wojskowej wokół perymetru rimlandowego, stąd były wojska w RFN-ie, prawda? A Sowieci nie uczestniczyli w handlu globalnym i mogli rzucać tylko kamieniami przez ten mur, gdzieś tam Nikaragua, jakaś Kuba, żeby coś tam się popsuło. Natomiast nie byli sprzęgnięci w systemie. Moim zdaniem to spowoduje wielkie napięcia, jeżeli będzie przesilenie. A przesilenie musi być, dlatego że nie ma, jest jeden król, jak w życiu, nie ma takich cudów. A system, jeszcze jest jedna poważna okoliczność, że obecny król sprzyjał systemowi globalnemu. Tak? Już widać, że dokonuje się powolna bałkanizacja systemu globalnego gospodarczego poprzez pomysły TTIP, TPP i szlaku jedwabnego. Czyli początkowej regionalizacji wokół jednej dominującej gospodarki. Jeżeli będzie postępowała rywalizacja amerykańsko-chińska, będzie to coraz mocniejsze. Będzie miało to też znaczenie dla Polski, dla Europy. Bezpośrednie, dla naszej przyszłości. Stąd też jest pomysł. Ale ma Pan jakiś scenariusz negatywny i pozytywny, który może Pan pociągnąć kawałek dalej? To jest wciąż nazywanie tylko zjawisk. Co się może wydarzyć dalej, tak? No, krok dalej, no. No, dość powiedzieć, że jutro może być incydent na Morzu Południowochińskim związanym z tym, że na Scarborough Shoal Chińczycy będą budowali jednak ten atol i w zasięgu sił rakietowych Chin będzie Manila i Subic Bay, baza amerykańska na Filipinach. To będzie game over dla floty amerykańskiej, bo wypadek przybrzeżny i Amerykanie nie będą mogli na to pozwolić. I może być incydent, ktoś się zdenerwuje, samolot T-8 spadnie, drona zestrzelał. Jednocześnie będzie to okres wyborczy w Stanach Zjednoczonych, nie będzie decyzyjności. I może być Sarajewo, od incydentu do incydentu. Ja wracam z Waszyngtonu świeżo i wprost mi o tym mówiono, że się martwią Amerykanie. Dokładnie teraz, od końca G20 do stycznia zaprzysiężenia nowego prezydenta, że mamy taki okres niebezpieczny i analizują. I codziennie jest to analizowane. I w tym momencie jeszcze zaraz G20 się skończyło i prezydent Filipin zażądał wycofania wojsk amerykańskich z południowych Filipin. Jest naprawdę kaskada następstw. To, o czym mówił Bartłomiej Radziejewski. Pozytywny scenariusz dla obecnego systemu istniejącego, starego międzynarodowego, z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych, byłoby to, żeby rzeczywiście wreszcie, po kilkudziesięciu latach prognozowania, że Chiny muszą wreszcie przestać się rozwijać, a słyszymy to od kilkudziesięciu lat, a co najmniej od kilkunastu, i że się demokratyzują. I rzeczywiście się załamie system gospodarczy w Chinach, i będzie warlordyzm, tak, regionalizacja z władzy i po prostu Chiny zejdą ze ścieżki wzrostu. Moim zdaniem jest to jedyny scenariusz, który pozwoli zachować stary ład światowy. Nie ma innego scenariusza, który pozwoli zachować ład stary światowy. Dlatego jestem niespokojny, dlatego pisałem tą książkę, zwłaszcza zdając sobie sprawę, jak niewiele osób w Polsce wie o tym i rozumie. I kończąc ten wątek, chcę z powrotem na temat Polski powiedzieć. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, dlatego że po pierwsze Amerykanie dokonują pivotu na Pacyfik.
rezygnując z dużej armii lądowej, rekapitalizując flotę i przerzucając wojsko i personel. I dlatego tylko mają rotacyjną obecność w Europie. Mówiłem o tym wielokrotnie i się sprawdziło wszystko. Dlatego, że jako mocarstwo morskie, mając tylko rotacyjną obecność, mogą elastycznie reagować na zagrożenia na tym odcinku i negocjować w ten sposób, nie będąc uwiązanymi, będąc zakładnikiem twardą obecnością, tak jak byli w RFN. A jednocześnie utrzymują w nas przekonanie, że dalej obowiązuje prymat amerykański, co pozwala im prowadzić i nam politykę. Skłania nas do prowadzenia takiej, a nie innej polityki. A po drugie, i tu powiem, jest to klasyczny przykład rozciągnięcia imperialnego. Podobny problem miała Wielka Brytania na początku XX wieku. Jeżeli ktoś przeanalizuje reformy modernizacyjne marynarki królewskiej i postać Jackie Fishera, sławnego pierwszego lorda admiralicji, który objął na początku XX wieku funkcję i musiał sprostać wyzwaniu, jakie mu rzucały mocarstwa europejskie, proponując nowe zbrojenia morskie, a przede wszystkim rozwój technologiczny, prawda, pojawienie torpedy, kutrów torpedowych, okrętów podwodnych, które zmieniały układ sił, nie wystarczyło mieć pancerniki i liczba już jak gdyby nie była gwarantem zwycięstwa, to Jackie Fisher zaczął zwijać imperium i to było niesamowite. Jeszcze nałożyło się na to z reformami społecznymi. Partia Liberalna doszła do władzy i zaczęła wypłacać zasiłki społeczne i Wielka Brytania przestała mieć pieniądze na wielką flotę, którą otrzymywała imperium. I zaczęło się zwijanie obecności, tak zwany pivot, tylko odwrotny, z Pacyfiku do Europy, z Oceanu Indyjskiego, gdzie szlaki komunikacyjne były pilnowane przez marynarkę królewską do Indii, Hongkongu, prawda, do Boga, Malaki, Singapuru i kolonii dalekowschodnich brytyjskich. I zaczęto zwijać i przerzucać najpierw na Morze Śródziemne, później Gibraltar, stworzono w ogóle całe dowództwo Gibraltaru i flotę Gibraltaru, po to, żeby móc przesuwać, rotować wojska, flotę szybko w kierunku zagrożenia niemieckiego, blisko portów macierzystych imperium. Aż ostatecznie główny ciężar był na Gibraltarze, który i mogli reagować na Morze Śródziemne i właściwie do tego się ograniczali, Morze Śródziemne, Suez, żeby Suez był otwarty, a przestali pływać. I to spowodowało wzrost Japonii i tak dalej, można by jeszcze mówić. Generalnie nie ma próżni. I dokładnie z tym samym zjawiskiem mamy do czynienia teraz, oczywiście w innej skali, dlatego że Stany Zjednoczone są tak potężnym mocarstwem hegemonicznym, które po 1945 roku kontroluje system gospodarczy świata, że no, zwijanie czegoś takiego będzie niosło efekty. Rosjanie o tym wiedzą, Chińczycy o tym wiedzą. I ostatnie zdania, chciałbym naprawdę wejść w detale i nigdy nie wiem, jak skalibrować swoje wypowiedzi, żeby już wejść w detale, czy powtarzać raczej te rzeczy ogólne. Prawda? No, to jest zawsze problem, który mam na wszystkich tych debatach. Ale jest cały rozdział o roli marynarki wojennej USA w książce i tam jest szczegółowo podane, jak wygląda plan rozwoju floty. I proszę mi wierzyć, potęgę Stanów Zjednoczonych, każdej potęgi morskiej mierzy się stanem floty, marynarki wojennej. I jak rysuje się przyszłość przed nią. I niestety przyszłość przed marynarką wojenną USA nie jest różowa. Czy zgadza się Pan z dwoma scenariuszami zarysowanymi przez Pana Jacka, czy może widzi Pan tą pułapkę Tukidydesa zupełnie w innym świetle? Ja bronię się przed myśleniem katastroficznym, ale przypominam sobie nieraz znane z ciekawych esejów, choćby Jerzego Stępowskiego scenę, kiedy w Alejach Jerozolimskich idzie nasz słynny historyk Szymon Aszkenazy i mówi, po co ci ludzie budują tak piękne, wielkie budynki. Mówi, wskazując na kończącą się budowę Muzeum Narodowego, i to wszystko spłonie, przecież to wszystko spłonie. I można powiedzieć, że Stępowski no, przekazał nam tę wizję katastroficzną, chłodnym okiem zaznaczono. Ale jeżeli mówię, że bronię się przed katastrofizmem, to dlatego, że uważam, że kraj średniej wielkości, taki jak my, ma ogromne możliwości wciąż, ograniczone, ale wciąż bardzo duże możliwości ruchu, ale to zależy od jego własnej sterowności. Moje główne zmartwienie to jest brak samosterowności Polski, brak budowy siły, którą Amerykanie i taktyki, które Amerykanie nazywają deterrence by denial, prawda? Czyli to odstraszanie poprzez brak dostępu, poprzez wyznaczanie ceny
I mnie się wydaje, że jeżeli spojrzymy przez kontekst tej zasady, to okazuje się nagle, że jednak jest szereg innych czynników, które także Chińczycy muszą wziąć pod uwagę. Rosjanie tam weszli i tam wchodzą, gdzie jest łatwo. Tak jak Hitler wchodził, to znaczy tam, gdzie to nie kosztowało. Wiemy z przekazów historycznych, że Hitler nie uczestniczył w defiladzie z okazji agresji na Polskę, bo pierwszy raz Niemcy zareagowali na to stresem. Potem już nie, kiedy okazało się, że ten Blitzkrieg się udał, ale to było pierwsze zwycięstwo, które musiało ich coś już kosztować, a nie było po prostu wymuszeniem. Więc mi się wydaje, że jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście poprzednie rządy, ten rząd próbuje to odwrócić, ale idzie to zdecydowanie za wolno, to próbują po prostu, jeżeli poprzednie rządy nie zbudowały żadnego potencjału, który by zwiększał stawkę dla agresora, zwiększał jego cenę agresji, to jest faktycznie civis pacem parabellum, to jest faktycznie zachęcanie do agresji. Wiemy, że pod tym względem faktycznie Rosjanie nie mają żadnych wahań i w gruncie rzeczy takie wymuszenie znacznie chyba boleśniejsze niż to w Chinach odbyło się z Ukrainą, której w końcu wielkie mocarstwa zagwarantowały suwerenność i niepodzielność terytorium w zamian za oddanie broni jądrowej, no i nie wywiązały się z tego. Mnie się wydaje, że w skali światowej mamy do czynienia jednak z przejściem do widać Unii Europejskiej w porządku globalnym. Mamy do czynienia z tym momentem, który się określa jako równowaga sił polegająca na jakimś właśnie koncercie mocarstw czy mocarstw średniej wielkości, to co Pan mówi o Turcji także. Ale ja idąc na to spotkanie, zajrzałem do książki, materiał dowodowy, szkice drugi Romana Zimanda, gdzie są jego wynurzenia polityczne z roku 70. Jak Pan mówi, 1970. Więc jeżeli mówi Pan o tym, że są jakieś rzeczy kompletnie nowe, to przeczytam tu cztery punkty, które nie są nowe i są tak samo aktualne dzisiaj. Zimand napisał tak: w ciągu ostatnich 250 z grubsza licząc lat cele polityki rosyjskiej w Europie były następujące: wyjść na wschodnie i północno-wschodnie wybrzeże Bałtyku i opanować możliwie dużą jego część. Opanować Morze Czarne możliwie całkowicie, obejmując posiadanie jego wybrzeża. Wejść możliwie najdalej do Europy Środkowej. Wyjść na Morze Śródziemne przez podporządkowanie sobie państw bałkańskich. To czasem są gambity. To nie zawsze jest wyłącznie taka konfrontacja, jaką Pan opisuje w swojej książce. Wiadomo na przykład, że Rosjanie weszli na Morze Śródziemne przy okazji wygranej przez Izrael wojny sześciodniowej 1967 roku. Po prostu przeszli Bosfor na oczach zdumionych Turków. Jeżeli uważacie Państwo i uważa Pan Radziejewski, że na przykład Turcy dokonali zasadniczego zwrotu, osobiście nie wierzę. Nie wierzę, że ich interesy i interesy Rosji są zbieżne. To jest właśnie ten chaos dzisiejszego świata, w którym w momencie, w którym hegemonia Stanów została zakwestionowana, zaczynają się ruchy, w których strony różne rzeczy licytują. Ale to nie znaczy, że odwracają się kompletnie sojusze. To nie jest coś takiego, że jeżeli Netanyahu odwiedza Putina, to znaczy, że Izrael przestał być sojusznikiem Ameryki na Bliskim Wschodzie, a jest sojusznikiem Rosji. Oczywiście, że nie, ale nie twierdziłem tego. Nie, ale... Więc pisałem, że to może być kalkulacja taka, że Erdoğan chce po prostu sojusznicze relacje zredefiniować na wyższym poziomie. Być może temu to służy. Mi się wydaje, ale że... Się Putin licytuje też docelowo po to, żeby raczej być sojusznikiem Ameryki, a nie wrogiem Ameryki. Mnie się wydaje, że niestety, jeżeli sobie nie uświadomimy tego, że polityka niemiecka wobec Rosji, wobec Polski wynika stąd, że Niemcy mają ten komfort bycia, posiadania nas jako bufora, tak jak my straciliśmy komfort posiadania Ukrainy jako mocnego bufora, no to są oczywiście zjawiska, których nie sposób nie brać pod uwagę. Ale ja bym widział to jako konfigurację dość skomplikowaną, a jedyne co mnie niepokoi, to
brak chłodnego spojrzenia na to po stronie polskiej, i to właściwie w pełnym spektrum politycznym, poza gronami dyskutantów, a nie wystarczy rzecz nazwać. W pewnym momencie rzecz nazwana powinna prowadzić do pewnych faktów politycznych, a kończy się na słowach. To właściwie najbardziej mnie niepokoi. To mamy jeszcze do Pana jedno pytanie. W ramach tak zwanej pułapki Tukidydesa, jakiego Polska powinna sobie obrać sojusznika? I wybierzmy jednego sojusznika z bliskich sąsiadów, jednego z dalszych. Co Pana zdaniem Polska w tej chwili powinna robić? Czy powinna grać na Niemcy, czy powinna grać zupełnie w inną stronę? Jak Pan to widzi? Ja nie mam złudzeń, że nie zbudujemy, bo były takie próby już przed wojną i one stoją na niczym, że nie zbudujemy sojuszu wyszehradzkiego czy sojuszu Międzymorza. Ja uważam, że paradoksalnie zmieniło się wszystko, zdawałoby się, po 1989 roku, ale w bardzo niewielkim stopniu zmieniła się mentalność narodowa i nasza, i Węgrów, i Czechów. Paradoksalnie zupełnie inaczej zachowują się małe narody. Pewien mój bardzo bojowy kolega z opozycji na Węgrzech powiedział, wiesz, no wy jednak inaczej zachowujecie wobec Moskwy, bo przynajmniej dwa razy w niej byliście. No, myśmy dostawali zawsze łupnia. Ten Hiszpan mi powiedział, denerwują mnie ci Węgrzy, oni za późno stracili to imperium, z takim bez przerwy zrewoltowanym narodem w Europie z mnóstwa mniejszości, prawda, węgierskiej na obrzeżu i permanentnie. To powinien być tym naszym sojusznikiem, nie, tak? Nie, wydaje się, że my nie mamy, paradoksalnie innego wyjścia niż utrzymywać i grać na ten sojusz, który jest sojuszem z największym i najsilniejszym krajem Europy Centralnej, którym są Niemcy, ale to nie znaczy, że nie mamy próbować w pewnych sytuacjach impasować Niemców, tak jak robimy to teraz choćby w kwestii uchodźców z naszymi sąsiadami. Ale nie wierzę w to, że mając tych drobnych satelitów jesteśmy w stanie stworzyć efektywną przeciwarmię. Współpraca to jedno, a budowanie sojuszu to drugie. Ale ja uważam, że my jesteśmy zdani na przede wszystkim na taką politykę aktywizmu, zgodną z powiedzeniem Piłsudskiego, że Polska będzie albo wielka, czy przynajmniej duża, albo żadna. Ja uważam, że mamy problemy z tą wielkością Polski. To znaczy, to za bardzo idzie w słowa, a za mało idzie w materię, w czyny, w tworzenie faktów dokonanych. To jest nasz prawdziwy problem. A chciałabym teraz, żeby Pan się odniósł do tego pytania. Jeśli szukać sojusznika, to gdzie? Czy miałoby to być Stany Zjednoczone, czy miałyby to być Niemcy, czy może Grupa Wyszehradzka, czy może właściwie powinniśmy jednak powrócić do tego pomysłu, żeby stworzyć taką bardziej skonsolidowaną Unię Europejską, a od dwóch lat, właściwie od tego kryzysu uchodźczego, jeszcze parę miesięcy wcześniej, wydaje się, że to jest w ogóle niemożliwe, że taka opcja jest w ogóle nierealna, a taka jakby możliwość wydaje się, że byłaby bardzo nam na rękę, tak? Jeśli mogę, to jeszcze wcześniej mały ad vocem w sprawie nieuchronności globalnego starcia. Trochę polemizując, a może bardziej dopowiadając, wydaje mi się, że są pewne możliwości zapobieżenia tej globalnej konfrontacji. Na przykład G2 było takim pomysłem, prawda? Prymat, hegemonia to jest jedna wersja, ale duumviraty też występują w historii jako sposoby rządzenia. Przynajmniej na jakiś czas. To już jest duże, jak mawia Kołaj. A nawet kilka lat dodatkowo. Zwłaszcza z punktu widzenia Polski, radykalnie niegotowej na globalną zawierukę, prawda? Bo u nas znowu problem czasu jest kluczowy. No właśnie, przynajmniej na jakiś czas. No, inna wersja, zresztą opisywana przez siebie bardzo dokładnie, to jest koncept mocarstw Azji, prawda? Wciągnięcie w rządzenie Azją przez Stany Zjednoczone, Chiny wspólnie z Indiami, Rosją, Japonią, może kimś jeszcze. No, wydaje się, że jest ileś opcji. No, zresztą Amerykanie zaproponowali Chinom duumvirat jakiś czas temu, tylko na warunkach z punktu widzenia Chin nieakceptowalnych. No i co rzeczywiście z drugiej strony sprzyja konfliktowi. Czy on będzie długotrwały, czy krótkotrwały, czy zbrojny, czy ograniczy się do jakichś blokad handlowych. To już może być na tyle szalonym, parafrazując Gombrowicza, żeby to dziś przewidywać. Ale sytuacja, w której Chiny i Stany popadły w bardzo niezdrową symbiozę, w ramach której Amerykanie potrzebują zasysać kapitał z całego świata, w tym w ogromnej mierze z Chin, po to, żeby finansować
swoją rozbuchaną konsumpcję, to przecież Ferguson bardzo ciekawie analizował to imperialne przeciążenie, czy rozciągnięcie Imperial Overstretch, o którym wspomniałeś, mówiąc, że do 10% PKB przeznaczanych na zbrojenia to jeszcze jest dosyć zdrowa proporcja. Stany są bardzo daleko od tego przecież w tej chwili, tylko wydają na inne cele, prawda? Obamacare i wiele innych projektów. Konsumpcja generalnie paraliżuje zdolności Ameryki, no nie wchodząc w szczegóły. No, obawiam się, że po prostu Stany mają tak małe pole manewru, jeśli chodzi o możliwość posunięcia się na ławce, ustąpienia Chinom przestrzeni w Azji i na świecie, z redefinicji warunków handlu w sposób korzystniejszy dla Chin, no bo przecież Chiny są dzisiaj zablokowane przez Stany, prawda? Poprzez amerykańskie bazy wojskowe, poprzez funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu, jeszcze układ TPP, jeśli by wyszedł, nie wiadomo czy wyjdzie, no jest próbą dociśnięcia jeszcze większego okrążenia, co jest od tysięcy lat chińską obsesją, prawda? Nie być okrążonym strategicznie, nie być ze wszystkich stron otoczonym przez przeciwnika. A Stany wydają się po prostu zbyt zadłużone, zbyt słabe gospodarczo dzisiaj, jak na potrzeby supermocarstwa i jedynego hegemona, żeby móc zrobić jakieś daleko idące koncesje. No, co mogą zrobić? Oddać swoje weto w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, prawda? Że będą wspólnie rządzić, wetować w Międzynarodowym Funduszu Walutowym na zasadzie konsensusu, to jest rewolucja. Zrezygnować z hegemonii dolara, przecież wtedy wszystkie wskaźniki ekonomiczne lecą na łeb, na szyję. Amerykanie poprzez hegemonię dolara finansują swoją rozbuchaną konsumpcję i są cały czas na granicy. Więc, no to wszystko niestety sprzyja konfliktowi i sprzyja scenariuszowi wojny. Jakie było pytanie wyjściowe? Bo nie, pytanie było właściwie już z kategorii trzeciej, ono odnoszące się do Polski, a mianowicie, gdzie Polska powinna szukać tego sojusznika w tym budującym się Nowym Ładzie. Czy powinna Pan Bielecki bardzo słusznie powiedział o braku samosterowności jako kluczowym czynniku. No to jest też rzecz, której jako państwowcy tak się definiujemy, piszemy od lat i głosimy od jakiegoś czasu też taką tezę państwo, wojsko, dyplomacja, taka triada priorytetów, na których Polska powinna się w tych niespokojnych czasach skoncentrować. No i oczywiście posiadanie sterownego, podmiotowego państwa jest to absolutnie kluczowe, bo niesterowne państwo oznacza, że nie da się przeprowadzić prawdopodobnie skutecznej wojny, a w każdym razie nie da się bez na przykład stania się huntą wojskową, prawda, w sytuacji takiej słabości systemu politycznego. Nie da się prowadzić żadnych właściwie ambitnych projektów ponadresortowych, a dzisiaj wszystkie ambitne projekty są ponadresortowe, w sytuacji, gdy ma się, jak to Jadwiga Staniszkis określała, luźną federację resortów, a nie rząd, prawda? Więc budowa państwa z prawdziwego zdarzenia jest absolutnym priorytetem. Budowa armii, w tym moim zdaniem przywrócenie poboru, jest też absolutnym kluczem. Odzyskanie sterowności też dyplomacji, bo tu mamy znowuż w ramach Polski resortowej bardzo niesterowny aparat dyplomatyczny z dyrektorami departamentów plączących się nawzajem sobie między nogami przy okazji różnych prób dyplomatycznych rozgrywek. To są sprawy kluczowe. No i to jest kluczowa kwestia z dziedziny budowania potencjału wewnętrznego, który jest niezbędny, żebyśmy nie byli takim liściem targanym przez te wichry historii, to w jedną, to w drugą stronę, nie mającym specjalnego wpływu na wynik ewentualnego nowego rozdania globalnego. No i teraz jeśli chodzi o sojuszników. Myślę, że mimo naszej słabości, no jest przestrzeń do tego, żeby po pierwsze próbować redefiniować relacje z kluczowymi sojusznikami, mam tu na myśli Stany Zjednoczone i Niemcy przede wszystkim, na wyższym poziomie. Wpisać się jakoś w tę licytację globalną. I skoro inni licytują, dlaczego my nie mamy licytować? A jeżeli mamy kartę Niemcy są. No chociażby taką kartę przetargową, że Niemcy potrzebują dzisiaj, są osamotnione w nowej konfiguracji w Unii Europejskiej, potrzebują jakoś sojuszników i w tym potrzebują Polski, żeby popierała politykę. Polska do tej pory popierała politykę niemiecką w Unii Europejskiej, nie bardzo wiadomo za co. No, można by rozmaite rachunki wystawiać za dalsze popieranie polityki niemieckiej w Unii Europejskiej, na przykład, prawda? Stany Zjednoczone są w pewien sposób istotnie zależne od Polski, bo słabość Polski jako flanki wschodniej NATO uderza w wiarygodność Ameryki jako gwaranta NATO
Przecież no, przy amerykańskich siłach rządowych... Naszą wiarygodność. No, oczywiście. Najpierw Bałtów, na szczęście. I to jest właśnie ta drobna rzecz, którą można umiejętnie w kontekście wschodniej flanki, geografii. Geografia nam tu sprzyja na podwyższenie poziomu licytacji. Po prostu. Tylko trzeba to zrobić twardo, o tym może jeszcze oddzielnie porozmawiamy sobie. Albo jak będę miał głos jeszcze w trzeciej fazie, to opowiem. Już zaraz. W każdym razie wydaje mi się, że jest spore pole do tego, żeby od Amerykanów wydobyć więcej koncesji politycznych, więcej technologii umożliwiających nam budowę samodzielnego potencjału, to prawda? To, że Amerykanie nie chcą przysyłać licznych brygad pancernych, których właściwie nie mają, więc trudno, żeby chcieli, właśnie nie mogą, jest już pewną oczywistością i nie łudźmy się, że tu jakieś dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy zjawią się bronić Polski, stać na straży polskich granic. Musimy budować własny potencjał, własną silną armię, ale tutaj relacje sojusznicze z Ameryką są kluczowe, bo Amerykanie dysponują kluczowymi technologiami i ważne jest to, żeby na przykład kupując rakiety JASM czy inne, żeby to kupować sprzęt, nie tylko hardware, ale i software, prawda? Żeby nie znaleźć się w sytuacji wypadek konfliktu Gruzinów, którzy od Izraela kupili broń, która w trakcie wojny w ramach dealu izraelsko-rosyjskiego przestała działać poprzez brak dostępu do kodów. No i wreszcie to były... Drony rozpoznawcze. To nie jest potwierdzona informacja, ale no tak się mówi. No właśnie, natomiast no jeszcze trzeci kluczowy punkt w ramach pytania szanownej redaktor prowadzącej, no to są Chiny moim zdaniem. I to jest rzecz najbardziej nietypowa i sensacyjna w polskich warunkach mentalnych i historycznych, bezprecedensowa oczywiście, bo dopiero technologia XXI wieku umożliwia jakieś wejście w głębsze relacje Polski z Chinami oczywiście. Ale Chiny są już graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, są również zwolennikiem idei Międzymorza na swój sposób. Grupa 16+1 jest tego przykładem. No i Chiny są gigantyczną szansą dla Polski jako autor najbardziej chyba zuchwałego projektu politycznego w historii w ogóle, czyli nowego jedwabnego szlaku, który jest, o ile się orientuje, pierwszą próbą zmiany dominującego żywiołu z morza na ląd poprzez decyzję polityczną. Do tej pory ani starożytni Grecy, ani Rzymianie, ani Europejczycy czasów Kolumba nie dokonywali decyzji politycznej i poprzez nią poprzez jakąś świadomą politykę. Jakoś dawał rady, bo ląd dominował w systemie wtedy. No właśnie, wtedy nie było technologii. To było moim zdaniem każdorazowo, do tej pory jest pewna spontaniczna, efekt pewnej spontanicznej sumy wypadków, na których po prostu jedni wygrywali łącznie z Chingis Khanem, inni nie. Chiny próbują odwrócić bieg historii i poprzez nowy jedwabny szlak sprawić, że ląd znowu będzie albo ważniejszy niż morze, albo przynajmniej jego dystans do morza się radykalnie zmniejszy. No i to jest coś, co przywołuje bardzo miłe generalnie skojarzenia, jeśli chodzi o polską historię, bo to w czasach właśnie przed odkryciami geograficznymi i wkrótce po Polska i intensywnego handlu lądowego wschód, zachód, północ, południe, Polska była w rozkwicie. Więc to jest ogromna szansa dla Polski. No i oczywiście chińskie nadwyżki kapitałowe są w znakomitej komplementarności z polskim deficytem kapitału, deficytem infrastruktury. No to jest potencjał zbudowania relacji nieco podobny jak Amerykanie, którzy kapitał przez lata czerpali od Chińczyków, mając go deficyt. Polska również ma deficyt kapitału i może go wziąć od Chin realnie. Może wykorzystać Chiny do budowy infrastruktury, której dzisiaj ma zdecydowanie za mało, żeby być silnym graczem. No i oczywiście no tutaj zgadzam się z panem Bieleckim co do tego, że Międzymorze, no nie wiem, czy to było pana intencją, uważam, że Międzymorze jest ideą i celem jak najbardziej słusznym, tylko no dzisiaj sojusz kilku czy kilkunastu państw istniejących tylko teoretycznie nie przyniesie zmiany układu sił w Eurazji. Nie, no praktycznie to słaby. No, odwołuję się do znanej tezy Bartłomieja Zięgiewicza o Polsce jako państwie istniejącym teoretycznie, która oznacza mniej więcej to, co
obaj mówiliśmy, czyli... Nie oznacza nieodpowiedzialność polityka, bo jeżeli rządzi, to nie powinien powiedzieć, że rządzi czymś, czego nie ma. To już jest jakiś minimum. No dobrze. Rzecz w tym, że Luźna Federacja Resortów zamiast rządu z prawdziwego zdarzenia i że niesterowność systemu politycznego są przekleństwami Polski, które dotąd nie zostały przezwyciężone. Jest to głęboka słabość instytucjonalna, brak realnych narzędzi rządzenia, która poza Węgrami dotyczy całej Europy Środkowo-Wschodniej i bez której przełamania mówienie o jakimś przełomie Międzymorza chyba przynosi, nie przyniesie oszałamiających efektów. Ja tutaj chciałabym tylko zaznaczyć, że jeśli chodzi o tą platformę 16 plus 1, to Polska jest na wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji. Zawsze mamy przemówienie tuż po stronie chińskiej, a za nami jest dalszych 15 państw. I w związku z tą uprzywilejowaną pozycją Polski... Słucham? Uprzywilejowaną retorycznie. No, w ten sposób, ale jednak Polska jest uważana za to takie centralne, bo Polska jednak geograficznie, jak się na nią spojrzy, to leży w środku Europy, jest dosyć sporym państwem i z tego też względu jest uprzywilejowana. Ale chcąc powrócić do trzeciej kategorii pytań, to teraz chciałabym przekazać głos panu Jackowi i poruszyć tą kwestię może trochę bardziej konkretnie i dać jednoznaczną odpowiedź. Gdyby była taka sytuacja, że naprawdę musimy już poszukać tego sojusznika i blisko i daleko, to czy zgadza się z tym pan, że blisko to byłyby prawdopodobnie Niemcy, albo może byłoby to najlepszym wyborem, a dalszym Stany Zjednoczone, czy może widzi to pan zupełnie inaczej? Chciałbym móc odpowiedzieć, że za carem, bodajże Aleksandrem, paradoksalnie, że Polska ma dwóch sojuszników, armię i flotę. Natomiast no, w sytuacji Polski jest to nierealna sytuacja, bo ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie po dualizmie na ławie i po odkryciu geograficznych być podmiotem wobec naszych sąsiadów, jesteśmy słabsi, to mamy konieczność poszukiwania tego sojusznika. I to jest niestety bardzo trudny problem, bo nasza niepodległość zależy od dominującego mocarstwa morskiego. Ono słabnie. I wszystko byłoby fajnie, gdyby Polska leżała na Florydzie. To stosunkowo byłbym spokojny, że no, jest i tak silny, że damy radę. Ale my jesteśmy dokładnie między Hartlandem a Winlandem na głęboko wysuniętej obecności. Dopiero od kilkunastu lat Amerykanie tutaj bywają. Wcześniej bywali tu Sowieci. I jest to naprawdę daleko od baz marynarki wojennej na wschodnim wybrzeżu. Bardzo łatwo zapomnieć, bo naprawdę długo się tu leci i płynie. I może nie być sił, a geografia jest bezlitosna w tym zakresie. Jest na dodatek Morze Bałtyckie staje się okwanem zamkniętym dla linii komunikacyjnych marynarki wojennej USA i nie należy oczekiwać przyjścia z pomocą nam morze. Z punktu widzenia koncepcji operacyjnych przyjście z pomocą powietrzem jest też dyskusyjne, bo mamy Gombla 2AD. Rozwój technologii spowodował, że Rosjanie właśnie biorąc Krym i mając obwód kaliningradzki tworzą Bombla 2AD i będzie bardzo ciężko z Związkiem Dolnego Śląska mieć punkty wejścia i wyjścia dla Amerykanów, żeby nam tu przyszli. Nie mówiąc już o Niemcach, którzy wolę mają, jak widzimy, słabą do tego, żeby angażować się w trwanie NATO, a gospodarka niemiecka już pcha w kierunku rozwoju kontynentalnego, jak przed I wojną światową, bez naturalny fenomen. W przypadku Niemiec, które podporządkują sobie gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, jest to geopolityczny determinant i potrzebują Rosji do równowagi na tych rynkach. I nie mają tożsamości politycznej w związku z tymi Stanami Zjednoczonymi, dlatego były bite dwa razy przed mocarstwa morskie, które są w wielkiej wojnie nie do pokonania. Owszem, nawet Hitler mówił, że są nie do pokonania jeszcze w latach 30. Państwo kontynentalne, zamknięte kontynentalnie, bez dostępu do rynków światowych i morskich linii komunikacyjnych nie jest w stanie konkurować z anglosaskimi mocarstwami morskimi. No Chiny mają inaczej, jeżeli się przebiją, to idzie na dyskusję, ale to powoduje, że Polska jest w bardzo trudnym położeniu, bo jej teoretycznie, jak Amerykanie nam mówią, jej przyszłość zależy od Amerykanów. I tu mamy ten wymiar wojskowy. W wymiarze gospodarczym mamy niestety potrzeby Niemców, natomiast na dłuższą metę jest to system nie do utrzymania, bo będą nas uzależniali coraz bardziej od siebie.
chcielibyśmy mieć własne marże, własne prosperity. Ja oczywiście nie mamy czasu, to jest ogromna dyskusja, powiedziałem, mam zawsze problemy, bo chciałbym zawsze wejść w szczegóły większe, a to jest problem. Natomiast po tym, jak od wielu lat się zajmuję tą geostrategią i myślę o tych koncepcjach operacyjnych dla sił zbrojnych, przecież mówiłem Państwu, że się głównie zajmuję siłami zbrojnymi, jako na tej wschodniej flance de facto, coś w tym książki nie napisałem, ale przymierzam się do napisania właśnie o Polsce. Tak jak ta książka o Pacyfiku, to przymierzam się o Polsce, napisanie, zbieram materiały. To jest taki problem, że wszystko to jest, są ruchy imitacyjne, odtwórcze, to co my robimy. Nawet jak tutaj myślimy teraz o tym, czy z Niemcami, czy ze Stanami, czy może kiedyś ktoś powiedział z Sowietami, prawda, bo tak, też byli tacy, co mówili w historii Polski i tak dalej, nawet byli tacy, jako co na Turcji się orientowali, czyli nasz wieszcz narodowy. Gdzieś poszukujemy tej siły. I moim zdaniem bez fundamentalnego, wielkiego, prometejskiego programu zmiany źródła siły nie jesteśmy w stanie tego zrobić i zawsze tylko strefa zgniotu położona między Niemcami a Rosją, począwszy od nas, przez wszystkie państwa na południe, jest obszarem negocjacyjnym między mocarstwem kontynentalnym a strefą brzegową Eurazji. I tu się ogniskują wojny i napięcia, prawda? Jesteśmy używani per proxy, per procuram do regulowania tego. Tak samo nas traktowali Brytyjczycy w 1939 roku i tak samo teraz jest wschodnia flanka NATO i tak samo na to patrzą zachodni Europejczycy. I ja się czuję dyskomfortowo w tej sytuacji. Ja chciałbym się czuć jako obywatel Rzeczypospolitej, który kieruje swoim losem. I przy zrozumieniu tego mechanizmu mam poczucie, że nie jestem w stanie kierować swoim losem i przyszłością mojej ojczyzny. I musimy znaleźć sposób na odmianę tego. Jedynym jest odwrócenie skutków dualizmu na ławie. I gdy zrozumiałem to na jesieni, pisząc książkę i zrozumiałem to właśnie w kontekście nowego wydanego szlaku, to nie mogłem spać przez kilka nocy, bo miałem wrażenie, że się dzieje taka historia od 500 lat. Kolumb właśnie buduje statek, a nikt tutaj tego nie rozumie. Kolumb buduje statek, woła kumpli i mówi, słuchajcie, no tam są różne rzeczy fajne, a oni nie, bo ja jestem zajęty, bo tam jeszcze młotek, bo żonie obiecałem pomóc, bo coś tam i tak dalej, prawda? To jest oczywiście, mówię, ogromna, wielka dyskusja, ona jest zasygnalizowana w książce tylko, ale aż kusi, tu z Bartkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, żeby przedyskutować, przeanalizować o wracaniu lądu i morza w historii Rzeczypospolitej, gdzie jest źródło siły i jak można odwrócić dualizm na ławie, który da nam siłę kosztem Europy Zachodniej, bo Europa Zachodnia zawsze będzie pilnowała swoich przewag. No Unia Europejska nie niweluje. Mamy ten sam dystans do Niemiec. W sensie marsz produkcyjności. Dalej eksportujemy ludzi. Dalej jesteśmy podwykonawcami i się cieszymy, bo one do nas nie strzelają. Ale czy to o to chodzi de facto, tak? I kolejne pokolenie polityków myśli sobie, jak zdobyć tę siłę. I się cieszymy, że nie niszczą, że budujemy autostrady w jakiś tam sposób. No, może nie tak spektakularnie jak Chińczycy, że mamy budynki, ale czy to jest to, o czym marzyliśmy? Prawda? No oni rocznie zbudowali 5000 kilometrów, byliśmy tam kilkanaście lat temu, czyli tyle, ile myśmy mieli zbudować zgodnie z Trans-European Network. I ostatnie zdanie. Jak czytam plany chińskie, to jest niesamowite. One są też dostępne, jak ktoś dobrze posurfuje i analitycy amerykańscy też o tym wspominają, to Chińczycy mówią o tym, że Polska potrzebuje północ-południe magistrali handlu, łączącego Bałtyk, czyli z lewej Atlantyku, z Szanghajem i z Bałkanami. Odwróci, że prawe płuco stanie się wibrującym punktem, prawda, handlowym, a kosztem zachodniego Limanu. I to oni mówią, że trzeba dokończyć, połączyć przez to nasi wschodni sąsiedzi południowi. Do granicy są dociągnięte drogi, przez granicę dalej nic nie ma, że to można wszystko połączyć w jeden hub transportowy. I to jest trochę żenujące, że gdzieś tam Chińczycy, których języka nie znam i nie rozumiem, gdzieś w dalekim, o 8000 tak, kilometrów w Pekinie, myślą o takich rzeczach, podczas gdy u nas się w ogóle o tym nie myśli właściwie. I jak zrobić, żeby zerwać z tym równoleżnikowym uwarunkowaniem, gdzie Niemcy od średniowiecza pchają nas w kierunku równoleżnikowego układu drogowego, żeby ich kapitał przeważający mógł się budować wokół tego, uzależniać nas i politycznie, i gospodarczo, a jeszcze na wypadek wojny jesteśmy krajem zimnym, hulają te wojska, jak wlezie, prawda? Piastowie pamiętali o tym, żeby budować południkowo i ten sposób... Nie wiem, się pan tak było, można poczytać pismo Zubaromera i tak, taka prawda o
Ale nie piasta. Ale mówię o dynastii naszej, prawda? I dbano o to, żeby właśnie włączyć z Morzem Czarnym i tak dalej, i tak dalej. I mówię to w kontekście oczywiście, zdając sobie sprawę, jak nierealne to są mrzonki, bo zaczęliśmy od tego, jak zawsze, o sterowności, o tym, jakie to nasze państwo jest. Natomiast, i tu naprawdę już będę to zmierzał do końca, moja książka była też pisana w tym celu, żeby właśnie poruszyć w głowie tymi przestrzeniami. No niby o Pacyfiku i Eurazji. Wprowadzić definicję, projekcja siły, magistralę handlu, napisać, jaka jest relacja między geopolityką a geostrategią, jakie jest sprzężenie handlu i wojny, jak się buduje potęgę, że to są nieuniknione zjawiska po prostu, że albo się gra w tę grę, albo się przegrywa. Po to, żeby gdzieś się zmierzyć kiedyś z kwestią polską, ale już na przygotowanej debacie, już z definicjami, już z pewnym sposobem rozumowania. Właśnie po to, żeby na tym naszym piekiełku nie dyskutować o tych południkowych, tylko żeby było oczywiste, że jest geostrategia, geopolityka, bo nawet to jest dyskusyjne w debacie polskiej. Proszę sobie wyobrazić. I ta książka, jak gdy ją pisałem, to miałem taki plan, żeby była takim po prostu lodołamaczem, który wbije o Pacyfiku, mało się kto o tym zna, ale jest Pacyfik, a potem będziemy tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej, o Polsce w ten sposób pisali i o wielkich planach i projektach, i o modelach, i o projekcji sił wojskowej, i o koncepcjach operacyjnych, tak jak jest w tym, dlatego że ten element też jest niezbędny Polsce. Jak mówiłem wielokrotnie na wykładach, jesteśmy krajem nizinnym. Nigdy nie możemy uciec od sił zbrojnych, po prostu się nie da tego zrobić. I również od ofensywnego wymiaru naszych sił zbrojnych, bo nie mamy granicy na górach po prostu. Ja chciałbym takie dwa przypisy, póki nie zaczniemy się, czego być może jest Pani świadom, Panie Jacku, przełamywać okładki niemożności. Ja całe życie próbuję sygnał Polski wykonać. Dałem Panu dlatego moje drugie wydanie mojej książki Głowa, instrukcja użytkowania, bo w gruncie rzeczy wszystko sprawdza się do tego, czy użytkujemy, czy pożytkujemy się własną głową i czy myśli, które nam przechodzą przez szare komórki, po prostu pod koniec w jakiś sposób się materializują w postaci pewnych faktów dokonanych, ekonomicznych, społecznych czy politycznych. Ja mam dwa punkty, które chciałem tu jednak poruszyć, ponieważ moim zdaniem przejście od tej skali makro do skali mikro jest czasem przez okiem zbyt śmiały. Po pierwsze, odwołuje się Pan do tego samego wielkiego nauczyciela, którego i ja czytuję od młodości, czyli Raymonda Arona. Aron mówił i pisał sporo o tym, że trzecia wojna światowa właściwie cały czas trwa. Że ten łańcuch wojen, la chaîne de guerre, ten łańcuch wojen właściwie trwa od II wojny światowej. To są te proxy wars, ale nie tylko. To znaczy wielkie mocarstwa znajdowały sobie takie zastępcze pola. Pan trochę o tym pisze, choćby opisując decyzję Deng Xiaopinga o wojnie, nierozstrzygniętej wojnie z Wietnamem. Więc po pierwsze, to nie zawsze jest konfrontacja wprost. I takie rzeczy się zdarzały przez cały okres zimnej wojny. Ale ja mam drugą wątpliwość co do tej strasznie pesymistycznej wizji Chiny-Ameryka. Bardzo polecam, nie wiem, kto z Państwa, możemy zrobić teraz testowe pytanie, kto z Was zna poematy Janusza Szpotańskiego, Caryca Leonida, towarzysz Macia, kto z Was to zna? Ja dużo słyszałem o nich. To jest luka pokoleniowa. To był najwybitniejszy, niewątpliwie, polski poeta drugiej kategorii, o zupełnie szaleńczej zdolności rymopisania, rymowania. I on odsiedział za Gomułki trzy lata za to, że wymyślił operę Cisi i Gęgacze o Becji i opozycji i towarzyszu Gnomie, czyli Gomułce. Otóż jest tu jakaś luka pokoleniowa. Otóż w Carycy Leonidzie jest taka scena, kiedy Greczko przychodzi do Breżniewa, piją wódkę i Greczko mówi, żeby on mu dał wreszcie uderzyć na ten zachód. Żeby wreszcie mógł się rozprawić z tym Zachodem. A on mówi, na cholerę ty w to idziesz. Po co to robisz? Przecież to kompletnie
Czy ty wiesz, ile oni mają rzeczy, których my w ogóle nie potrafimy zrobić? Jeżeli ty byś chciał to przy pomocy tej atomnej bomby wszystko rozwalić, my chcemy to mieć, wziąć, korzystać z tego. Otóż te wszystkie porównania, które pan robi dotyczące GDP Ameryki, Chin, pomija pan aspekt, który wielokrotnie wracał, a który przenika też naszą dyskusję, że są kraje, które wciąż nie mogą wyjść z takiej pozycji półperyferyjnej albo nawet peryferyjnej i są kraje centrum. Otóż myślę, że mimo, że Chiny setki, już tysięcy studentów wykształciły w Ameryce, to jest coś i w kulturze chińskiej, i w kulturze japońskiej zresztą, niesłychanie silnie imitacyjnego. To są kultury niesłychanie konserwatywne. I wszystko to, co kreatywne, u Japończyków chyba bardziej nawet niż u Chińczyków, to co wszystko, co jest kreatywne, co wymaga jednak pewnego typu wolności i pewnego typu luzu, no to wszystko powstaje w ogromnym stężeniu w Ameryce. I ta innowacyjność Amerykanów, którą Amerykanie pobili na głowę Europę Zachodnią, prawda, swój matecznik, to jest ten mały znak zapytania, czy rzeczywiście Chińczycy, którzy wykonali ten gigantyczny skok, będą mieli ochotę, tak jak nie miał ochoty Breżniew, pytany przez Greczkę, który, przypomnę, chciał walczyć o pokój, dopóki nie pozostanie kamień na kamieniu. Otóż mnie się wydaje, że Chińczycy nie palą się tak do tego. Oj, palą się. Ustalili kilka programów innowacyjności, budują centra innowacyjne. Tyle jest. Proszę pani, boję się, bo w Polsce są też centra innowacyjne. Nawet pod Puławami znalazłem stolarza, który z programu innowacje zakupił sobie niewielką suszarnię. Ja bym chciał też dodać jedno zdanie, tylko tutaj pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, tak, to jest jednak z całym szacunku narracja człowieka zachodu, do którego to wszyscy należymy. To samo mówiono o Amerykanach w XIX wieku, że są imitacyjni i Niemcy mówili wprost, bo Niemcy wymyślali najwięcej rzeczy i wynalazków jeszcze na początku XX wieku, że ci Amerykanie po prostu wszystko kopiują i kopiowali. I kopiowali. Tak było, bo tak się rozwijają państwa, które mają tanią siłę roboczą i kopiują. I Amerykanie byli bardzo dobrzy w kopiowaniu. Nie, Tocqueville przedtem pisał o twórczej stronie ustroju amerykańskiego. No ale Chiny ile mają wynalazków i od wieków, prawda? I banknoty, tak. Obligacje, na ognie, kompas, proch i tak dalej. No nie przesadzajmy z tą imitacją Chińczyków. Nie, ale ja nie powiedziałem imitacja, powiedziałem, że to jest niesłychanie konserwatywna kultura. Spróbuję pani podać przykład, kiedy w Hongkongu, będąc na jakiejś konferencji o sztuce, żeby była jasność, postanowiłem zrobić wystawę kaligrafii. Jestem ostatnim polskim pokoleniem, które miało kaligrafię w szkole, więc w oczywisty sposób poszedłem na wystawę kaligrafii. I tam był jakiś wybitny kaligraf XVII wieku. Ma napisane, że jest, reprezentuje, nawiązuje takiej szkoły z XIII wieku, ale tak naprawdę to jego mistrzem jest pewien gość z III wieku przed naszą erą. I kiedy zobaczyłem, że na przykład całe Art Deco oni przeżyli w XVII czy XVIII wieku, że oni są po prostu naprawdę potężną, gigantyczną kulturą, ale bardzo, bardzo specyficzną. Bardzo, bardzo specyficzną i nie powiedziałbym ostatniego słowa na temat tego, czy oni w tej chwili, dzięki temu zastrzykowi z Zachodu i ze Stanów, są w stanie wykonać taką samą liczbę ruchów w tej dziedzinie. W pewnych dziedzinach wydaje mi się tak, że to, co pokazali dziedzinie cyber security jest bardzo... No właśnie o tym chciałem też powiedzieć, to jest nie wiadomo. Po prostu ja, moi koledzy amerykańscy z tych takich wojennych historii opowiadają, że najgorsze z tymi Chińczykami to jest to, zwłaszcza z tymi zdolnościami wyłączania świadomości sytuacyjnej w przypadku wojny, prawda, czyli battle network, że cholera, ci Chińczycy nie strzelali do nikogo w ciągu ostatnich 15-20 lat i nie bardzo wiadomo, co mają, a mają zupełnie inny system, jak gdyby, tak, bo jeżeli ktoś ma dany system, Amerykanie wymyślają, no to wszyscy wokół tej architektury budują dalej. Chińczycy mają inną zupełnie, inny sposób myślenia w tej cyberprzestrzeni. I nie wiadomo, to dopiero wojna by pokazała, jakby to było skuteczne. I to jest na przykład troska wprost w tych sprawach wojskowych wyrażona przez Amerykanów, więc się liczą z tym.
co by pokazywało, że jednak tak ja bym był ostrożny z tą imitacyjnością, dlaczego ja nie znam chińskiego i nie znam kultury i właściwie zaczęło się od kwestii wojskowych i geostrategicznych z Chinami, ale obserwuję tą debatę i ten argument coraz rzadziej występuje już niestety, bo dane pokazują coś innego. Teraz na przykład było opublikowane na G20 w ogóle stało pod kątem innowacyjności Chin, no i Chińczycy naprawdę tam wyprawiali cuda na tym, jak to Chińczycy potrafią oczywiście w wielkiej skali podczas tego spotkania szczytu i no Waszyngton nie wygląda tak dobrze, no jak się jedzie do Waszyngtonu, w sensie metro i tak dalej, no naprawdę no nie, ten XXI wiek jest po prostu inny, tak jak każdy kolejny wiek był inny i dobrze byłoby przynajmniej to sobie zdawać z tego sprawę. Dobrze. Można jeszcze nadmienić, jeśli mogę wrócić, wtrącić, że pod koniec lat 90. Chińczycy, a propos braku innowacyjności, zszokowali Amerykanom, rozwijając koncepcje i taktyki wojny cyberfinansowej, która jako żywo jest pewną innowacją sztuki wojennej, i amerykańska koncepcja odpowiednia powstała jakieś 10 lat po, jako reakcja na przyspieszenie chińskie. Ale ja się zgadzam z panem Bieleckim, że warto myśleć generalnie pozytywnie i nie poddawać się katastroficznemu myśleniu. Tylko jednocześnie wydaje mi się, że roztropne myślenie polityczne musi się zawsze liczyć i odnosić do najgorszych scenariuszy. Jak rozumiem, taka jest logika tej dyskusji, że nie fiksujemy się na scenariuszu konfliktu, dlatego że zakładamy, że on jest jedyną możliwą opcją i że wszystko temu scenariuszowi trzeba podporządkowywać, tylko dlatego, że po prostu jego możliwość jest nieeliminowalna z racjonalnej kalkulacji. Dlatego musimy być gotowi na to, że już za chwilę on będzie, powinniśmy być gotowi. Dobrze, ja bym chciała przejść do pytań, ale zanim do tego, zanim będziecie Państwo zadawać pytania, chciałabym, żeby każdy z prelegentów w jednej minucie odpowiedział mi na jedno pytanie. A mianowicie, Polska jest krajem prawie 40-milionowym, tak? Nie mamy ani swojej marki samochodu, ani swoich telefonów komórkowych. W zasadzie większość Polaków, nie mamy po prostu dużych firm, tak? I na przykład dla chińskich inwestorów to jest jednym z największych problemów, tak? Że nie mają po prostu w co inwestować. Polska jest krajem małych i średnich przedsiębiorców. Teraz klasa średnia, za kredyty często we francuskich, niemieckich, szwajcarskich bankach za obce waluty, kupuje mieszkania, które są budowane przez zagranicznych deweloperów, jeździ do centrów handlowych, które też są ufundowane z zagranicznych pieniędzy i jeszcze bierze oczywiście kredyty na samochody, które i tak nie są polskie. Biorąc to pod uwagę, tą jakby sytuację ekonomiczną, w której jesteśmy, gospodarczą, jak państwo by w nawiązaniu jeszcze do tej polityki, do tego braku możliwości określenia jednego konkretnego sojusznika, określili tą sytuację Polski, ten największy problem Polski. Co państwa zdaniem jest największym problemem Polski? Każdy z państwa ma na tę minutę. Zaczniemy od pana Bartłomieja. Brak państwa, brak wojska, brak dyplomacji. Znaczy słabość państwa, słabość wojska, słabość dyplomacji, tak jak już mówiłem. I bardzo niska kultura organizacyjna. Jako kraj mały i słaby powinniśmy mieć wyższą kulturę organizacyjną niż Niemcy. A mamy, jak wiadomo, dużo niższą. Zgadzam się z problemem, z diagnozą kolonialną polskiej gospodarki. Zresztą od 2013 roku piszemy na temat Nowej Konfederacji i uważamy, że trochę wnieśliśmy do tej dyskusji nieskromnie. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że też dzieją się pozytywne rzeczy. Tak? No, liberalnej, globalistycznej i sprzyjającej zachodniemu kapitałowi Platformy Obywatelskiej udział polskiej własności w polskim sektorze prywatnym wzrósł według danych Związku Banków Polskich o 19 punktów procentowych do 47%. Więc no, ciągle jest problem, ale nie jest znowuż aż tak źle. Nie jest tak, że nie mamy w ogóle banków, nie mamy dużych firm, mamy jednak PZU, mamy PGHM, mamy parę dużych firm, z którymi można współpracować. Dobrze, chciałabym teraz panu głos. Minutkę. Jeżeli z języka polskiego kazano mi usunąć wszystkie przymiotniki i pozostawić tylko jeden, żeby określić gombrowiczowsko-mrożkowskiego Polaka, to ja zostawiam tylko jeden przymiotnik. Nieodpowiedzialny. Nieodpowiedzialny, bo nie odpowiada na telefony, na listy, na swoje własne postulaty. Moim zdaniem naszym problemem nie jest to, że sławnie Ameryka, a
rosną Chiny i my nie wykonujemy potrzebnych ruchów. To jest wszystko pochodną niesterowności i impotencji. Mamy kolosalne sukcesy, na przykład w kulturze w XX wieku, gdzie w różnych okresach byliśmy silniejsi niż Niemcy. Nigdy nie byliśmy potęgą muzyczną, nagle jesteśmy. Nie umiemy tego ani sprzedać, ani rozegrać. Uważam, że to jest nasz wielki polski problem, że nie umiemy w oparciu o chłodną kalkulację, racjonalną kalkulację, bronić tam narodowego interesu, gdzie możemy mieć ten interes zbudowany na realiach, a nie na marzeniach czy jakichś zwidach. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz poproszę o to. To temat rzeka. Po prostu powinniśmy mieć silne państwo, które umożliwia przedsiębiorczość, jak największą populację, która obsługuje tą przedsiębiorczość, jest zarówno producentem, konsumentem, dostarczycielem i tak dalej, linie komunikacyjne, fizyczne oraz również w sensie takich prawnych linii komunikacyjnych, które powodują ten duży ruch po to, żeby ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają w tym podmiocie gospodarczym, korzystając z tego, że Polska jest wyśmienicie położona w sensie gospodarczym, korzystali z tych dobrodziejstw, prawda? A silne państwo, silne w takim rozumieniu, że ochrania ich przy budowaniu tej prosperity, ma silne wojsko i zabezpiecza, a przywódcy polityczni rozumieją zarówno uwarunkowania, które wynikają z takiej innej geografii tego państwa, jak i też możliwości i szanse, które z tego wynikają i dbają o to, żeby na tej przestrzeni, takiej jaką mamy, wyciskać i wykorzystywać jak najbardziej. Dobrze, to teraz przejdziemy do pytań. Jan Czarnecki, ja chciałbym zadać takie ogólne pytanie. Jak panowie by się ustosunkowali do takiej tezy, że jeżeli ten potencjalny konflikt by już wybuchł, no to potem trzeba wszystko od nowa ustalić. I w momencie, kiedy USA dogadałoby się z Rosją, albo potencjalnie Rosja z Chinami, to, a zwłaszcza USA z Rosją, to czy Polska nie byłaby tym krajem, który mógłby zostać potencjalnie, że tak się wydaje, przehandlowany za dobry układ z Rosją? Dziękuję. Tak, zasadniczo tak. Mieliśmy Jałtę, drugą nową, czy jak to nazwać, i byłaby. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby w tym momencie nie być na stole. Czyli żeby za frajer jak gdyby nie wchodzić w temat. To może w nawiązaniu. Teraz kolega akurat zrobił jakieś założenie. Mianowicie, że Polskę można przehandlować, bo jeszcze nie jest przehandlowana. Może od tego zacznijmy. Jeżeli spojrzymy na inwestycje zagraniczne w Polsce, oczywiście na pierwszym miejscu jest Luksemburg, ale zaraz potem to są właśnie Niemcy. W związku z tym możemy się nie zgadzać z koncepcją, że Polska jest dominium niemieckim, ale w rzeczywistości jest. I teraz, jeżeli w ten sposób spojrzysz na obecną Polski sytuację, to gdzie jest ta groźba wynikająca ze światowego konfliktu? Czyli innymi słowy, dla Polski światowy konflikt jest szansą, a nie zagrożeniem. Kto odpowiada? Mi się wydaje, że to jest już kompletne bałamutstwo. Wie pan, kraj naszej wielkości nigdy, a już na pewno nigdy w XX wieku nie był całkowicie niepodległy. Mówi się, że jest interdependence, prawda? Że jest współzależność bardzo wielu państw. No i pytanie jest, ile, nawiązuje do tego, o czym mówił pan Bartosiak, ile z tej współzależności wyciskamy dla naszych narodowych spraw i dla tego społeczeństwa. Natomiast jeżeli ustawimy sobie jako punkt odniesienia Stany, Rosję czy Chiny, no to oczywiście, że pod koniec jesteśmy słabsi od Niemiec i w związku z tym ulegamy gdzieś jego sile kapitałowej, ale nie ulegamy kompletnie. Może pytanie zadając inaczej. Ulegamy tym sile kapitałowej Niemiec i czerpiemy z tego pewne zyski. No właśnie. Mniejsze niż moglibyśmy, gdybyśmy mieli siłę ekonomiczną Niemiec. Ale zakładając, że Niemcy dbają o swoje interesy, między innymi o to, żeby te zyski uzyskiwać z takich krajów jak Polska, gdzie zainwestowały bardzo dużo, to być może znajdujemy się pod jakimś parasolem ochronnym. I tylko pytanie jest, czy w ramach konfliktu moglibyśmy z tego parasolu wyjść i się usamodzielnić, czy też nie? To może ja powiem. Moim zdaniem nie jesteśmy pod parasolem Niemiec. Paradoksalnie dlatego, że Niemcy nie mają sił zbrojnych. Gdyby Niemcy budowały mocarstwo swoją i miały twardą siłę, to miałoby pokusę dbać o nas. W ten sposób, dokładnie tak jak prawdopodobnie, tak jak Zychowicz mówił, proponowali nam w 1939 roku ten deal.
bo bylibyśmy wtedy asetem, zasobem ich polityki, a mogliby chronić ten zasób, mając siły zbrojne, zdolne do projekcji sił poza granicami kraju. Teraz nie są. W związku z tym są takim fantomem trochę, prawda? Monstrum ekonomicznym, które nie jest chronione przez siły zbrojne. Moim zdaniem, jeżeli system jest to się będzie rozsypywał, to jest kwestia czasu, gdy Niemcy zbudują wojsko. Bo klasa polityczna będzie tego wymagała. To moim zdaniem jest to nieuniknione prawo geopolityczne. Natomiast rozumiem twoje pytanie jako model geopolityczny, bo jeżeli zakładamy, że sytuacja jest taka źle i my jesteśmy tylko pewne ruchy imitacyjne tworzymy, jesteśmy między Rosją a Niemcami, czy Amerykanie i słabni, jesteśmy tacy wszędzie zależni, jak na sznurkach takich od bielizny, to w sensie modelowym, prawda, wydawałoby się, że powinniśmy być zainteresowani rewizją jakąś systemu międzynarodowego, bo nowe rozdanie może nam oczywiście dać. I oczywiście w modelu jest intelektualnym, jest to racja. No problem polega tylko na tym, że my jesteśmy dokładnie na tym skrzyżowaniu między Hatlanem i Rimlanem i nie kontrolujemy przebiegu takiej rywalizacji. Inni najczęściej kontrolują to. Patrzmy, jak wygląda nawet pierwsza też, pomimo tego, że nam się udało zbudować tą niepodległość, pierwsza wojna światowa i druga. I nawet ta zimna wojna była nie przez nas wygrywana. I chodzi o to, że nie kontrolujemy tego procesu. On w związku z tym, że nie jesteśmy w Ameryce Południowej, tylko tutaj na tych skrzyżowaniach, gdzie wszyscy się tłuką, biją i tutaj jest ta miara nowej równowagi mierzona, tak jak na Ukrainie w Donbasie, to jest to ogromne ryzyko fizyczne dla nas, dla naszej substancji, dla biologii naszej, dla substancji majątkowej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I jest to ryzyko, ale oczywiście w sensie modelowym, takim teoretycznym, jest coś takiego, że Polska powinna być za rewizją systemu, żeby się dalej rozwijać, tak? Ale to nie chciałbym, żeby to wyjęto mi z kontekstu, bo ten kontekst jest dużo bardziej złożony. Ja mam pytanie na temat prezydenta schodzącego, amerykańskiego. Pan Jacek bardzo pozytywnie, co jakieś zaskoczyło się wypowiedział na temat Obamy. Natomiast środowiska bliższe panu Pileckiemu bardzo negatywnie na temat tego prezydenta się wypowiadają. Pan nie przybliży środowiska mi bliskie. No powiedzmy, powiedzmy, że polska prawica, tak? Bardzo często się negatywnie wypowiada o nim jako o polityku, o jego prezydenturze. To zderzenie pewnych ocen. A pan Jacek znowu mówił, że jeśli chodzi o piwo, jeśli chodzi o załatwienie dealu z Iranem, że to były bardzo dobre ruchy, to świetnie wyszło i tak dalej. Więc może pan, bo pan najmniej mówił, pan mi powiedział, jak to jest z tym Obamą, tak? Jak to jest mam rozsądzić między panami spór, tak? Niech pan to spór rozsądzi. Temat szweka to jest ocena prezydenta Obamy. Ja się zgadzam z Jackiem w tym, że to jest prezydent, który zrobił rzecz historyczną w sensie tego pivotu na Pacyfik. Zrobił coś, do czego Amerykanie się przymierzali od dawna. A czy dobrze? Czy dobrze to zrobił? I tak, i nie. No, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. On jest często na polskiej prawicy niesprawiedliwie i tak łatwo krytykowany. Ja też jestem krytyczny wobec Obamacare, wobec szeregu rzeczy, wobec jego agendy obyczajowej, polityki ekologicznej, mógłbym wyliczać. Ale jednocześnie też widzę tę przełomowość tej prezydentury. No, to jest głęboka reorientacja strategiczna supermocarstwa, gigantyczne przedsięwzięcie. On to realnie przeprowadził. No, na ile skutecznie, to jeszcze w ogóle za wcześnie chyba, żeby oceniać, prawda? Za wcześnie, żeby oceniać TPP, za wcześnie, żeby oceniać Filipiny, które za wcześnie, żeby oceniać rozgrywkę z Turcją, potrzeba po prostu więcej czasu. Zresztą nawiązując do przypisanego bądź to Enlajowi, bądź to Mao powiedzeniu, kiedy Kissinger pytał o ocenę rewolucji francuskiej, miał odeprzeć za wcześnie, żeby oceniać, prawda? Pan chce, żeby oceniać Obamę, który jeszcze nie skończył prezydentury. Może ja też dodam, no spójrzmy na Obamę tak na zimno, z perspektywy geostrategii, bo oczywiście trudno nam oceniać z perspektywy jakiegoś wyborcy w Teksasie, jak to jest. No, uratował Iran, tak? I tak Amerykanie przegrywali na Bliskim Wschodzie, ale wychodzą z tego Bliskiego Wschodu i łapie nową równowagę poprzez wojnę syryjską. Tak, no to jest brutalne. Wychodzi hegemon z terenu i wszyscy łapią nową równowagę i tak dalej. W jakiś sposób jest to kontrolowane mimo wszystko. No, żeby od nas tu nie wyszli, tak, żeby to się tak skończyło. Kwestia jest tego, że Obama, oczywiście my byśmy chcieli, żeby najlepiej to
pod Smoleńskim stały brygady pancerne amerykańskie. Smoleński to Polska. Natomiast Amerykanie mają tyle materiału, ile im starsza i nie mają wojsk lądowych w tej chwili właściwie. Mówiłem już kiedyś, że Amerykanie to mocarstwo morskie, mają flotę i miewają wojska lądowe. I tak to teraz złapaliśmy taki moment, że słabo jest z tymi wojskami lądowymi. Mało tego, spójrzmy na kwestię pivotu. No, robi to. TPP, TTIP to są wielkie geostrategiczne projekty, które mają na celu zachowanie dominacji, czy jak Amerykanie lubią mówić, przywództwa światowego. I można krytykować jakieś takie detale. Zwróćcie uwagę, że zrezygnował z tej walki z tym islamem, z tym terroryzmem. No już ten Afganistan, ten Irak. W tej Syrii to też bardziej Rosjanie prawda, niż Amerykanie. No. Przyznajmy, no, z punktu widzenia wielkiej strategii amerykańskiej to są trzeciorzędne problemy z tym, że robią. No oni tam cały czas latają. No latają, bo właśnie w ten sposób mają punkty wejścia i wyjścia i mieszają zupy. Po to ci wygrają dzisiaj Rosja, żeby się nie urośli za bardzo. Tak to robią. Tam sprzedają Saudą, sprzedają broń, ale z Iranem się dogadają, Turkom tu pomogą, a Rosjanie tu wchodzą, dealują, Kerry rozmawia z Ławrowem. Mistrzostwo świata. Tak się robi wielką politykę właśnie. I z punktu widzenia zachowania swojego statusu, tak? Nie angażując się. No chyba to jest dużo mądrzejsze niż kilkaset tysięcy armii lądowej w Iraku. Żołnierze umierają i to kosztuje dużo pieniędzy i tak nic z tego kraju nie ma, prawda? To jest to, co pan pyta, to jest wielkie napięcie między idealizmem a realizmem w stosunkach międzynarodowych, tak? Ja akurat uważam, że idealizm prowadzi do wojen, nierównowagi i umierają kobiety i dzieci z tego powodu w imię wielkich haseł. A realizm dba o minima, żeby jak najmniej wojny było i żeby było jedzenie. I to jest bardzo dużo już, żeby to osiągnąć. A to się uzyskuje poprzez zachowywanie równowagi w systemie. I równowaga jest bardzo, bardzo ważna. A idealizm na przykład często prowadząc wojnę ma hasła ideologiczne. Wojna aż do bezwarunkowego zwycięstwa, prawda? Burząc równowagę kruchą, społeczną albo w ogóle na danym kontynencie. I prowadzi to do kolejnych wojen, dogrywek i kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. Ale to jest wielka debata trwająca od starożytności między idealizmem a realizmem w stosunkach międzynarodowych. Swoją książką też chciałem kolejną, jakąś tam małą odsłonę tutaj otworzyć. Tak. Dobrze, to kolejne pytanie chciałbym, żeby pan wreszcie mógł zadać. Przecież po panie już nie będzie. Mianowicie chodzi o tą wojnę między Ameryką a Chinami. Jak rozumiem, to Amerykanie boją się tej wzrostu potęgi Chin, dlatego chcą sprowokować tę wojnę. Pytanie moje jest takie, gdzie w tym miejscu jest Rosja? Czy nie jest tak, że amerykańska finansjera widzi jak gdyby interes w tym, żeby Rosjanie zaatakowali, tak? No, żeby nie ginęli Amerykanie, nie wykrwawiał się przemysł amerykański, tylko żeby kontynentalnie zaatakowali Rosjanie, będzie im można sprzedawać. No i też pytanie drugie, gdyby miała być ta wojna między samą Ameryką a Chinami, to pytanie, co by w tej chwili Rosja, w takiej sytuacji Rosja zebrała, na kogo wyskoczyła, czy nie byłoby, że jakby zagadnęłaby wszystko, co się dzieje poza tą wojną. A drugie pytanie może do pana Bartosza, bo tutaj mówimy w kontekście Polski, jak gdyby no, słyszymy to, że w Polsce brakuje od generała przynajmniej chyba 50 tysięcy żołnierzy. Amerykanie nam dają 3 tysiące, no może trzeba było poprosić opinię publiczną o nie wiem, tam te 47 tysięcy od Chińczyków i po prostu zrobić taki cykl artykułów w gazetach, poprosić o sponsoring ambasadę chińską i sami możemy to zrobić gotowym projektem kilku milionów podpisów od Rady Mady Jasepe i tutaj te 50 tysięcy Chińczyków sprowadzić i po prostu od tego zakonfigurować coś, a nie tak jak wypisać naprawdę. Mamy w tej chwili problem, mamy prawdopodobnie wojnę zaplanowaną na za 2 lata, jak się budżety układają Japonii, Anglii i tak dalej. Więc no, jeżeli faktycznie Rosja będzie lawirowała, no to prawdopodobnie będzie chciała nas wysłać na tę wojnę, prawda? Jeżeli już będzie musiała zaatakować. A pewnie Amerykanie do tego zmuszą. Skąd ty wiadomości, że wojna jest zaplanowana na za 2 lata? Znaczy, chodzi o budżety, tak? Że Japonia 60 miliardów dolarów zaplanowała na przeciągu nie wiem, 2-3 lat, a Wielka Brytania również na 40 miliardów dolarów, tak się to układają. No ja tutaj nie mówię, że znam, jak to wiadomo, że... Nie no, chłop polski mówi, że wojny wybuchają po zbiorach.
No to panie Bartoszu. Spektrum wątków takie pan poruszył, że zastanawiam się już od paru dziesięciu sekund, co tu wybrać do dyskusji, bo każdy możemy przeprowadzić osobno. Rosja jest kluczowa w tej całej rozgrywce, to jest ewidentne i Jacek Bartosiak o tym pisał już w pierwszych swoich w ogóle tekstach, prawda? No, no jeszcze Partanika, Rzeczy Wspólne. Nowa Jałta, gotujmy się na strategiczny koszmar, był taki głośny esej jego pióra, w którym właśnie motyw chęci przeciągnięcia Rosji na swoją stronę determinował całą tę geopolityczną układankę. Więc no i z tego oczywiście Rosja korzysta i dlatego Putin z dramatycznie słabą administracją swoją, z bardzo słabą gospodarką, z zapadającą się demografią może tak śmiało dzisiaj licytować i podbijać stawkę w tej grze, no bo Rosja jest ze względów terytorialnych, surowcowych, strategicznych jest tu kluczowa. No to może ograniczę się do tego wątku, jakby mają mówić na wszystkie. Jesteś skazany na pewną wymianę myśli z Prutami, więc zacznę od tego, że statystycznie rzecz biorąc półpijany Rosjanin po podwójnej operacji bypassów jest w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej i tak dwa razy lepszy niż Amerykanin po Princeton i studiach sowietologicznych. To jest kwestia długiej tradycji i moim zdaniem statystyka jest tu twarda. Ponieważ państwo się tutaj się wymieniają na modele, ja chciałem powiedzieć tak, że często nawet popełniłem jakiś tekst tego typu o dźwięcznym tytule kretynizm. O, wszyscy myślą, że walczy ze sobą, prawda, kapitalizm z komunizmem czy totalitaryzmem. Jest jeszcze zwykły kretynizm. Przecież czym innym jest taktyczny reset, który zrobił Obama, a czym innym jest uwierzyć w to, że ten reset jest możliwy. Czym innym jest taktyczne zagranie na arabską wiosnę, a czym innym jest uwierzenie, że ona się naprawdę tam odbyła. No, historia z zaangażowaniem się lądowym w Iraku, historia polegająca na tym, że kompletnie destruuje się państwo z wiarą, że to jest po prostu budowa nowego systemu, to jest oczywiście no, paralaksa view, to jest złudzenie paralaksy, no, to jest kompletny nonsens, dlatego że tak jak ogromną siłą w budowaniu kolejnych ustrojów w Chinach jest ich tradycja, polecam bardzo chińską powieść Dzikie łabędzie, trzy córy Chin, no, trzy generacja kobiet chińskich w jednej rodzinie. No, kiedy człowiek to czyta, tak samo kiedy czyta literaturę japońską, to widzi jak ogromny jest ciężar pewnej tradycji, pewnej kultury, pewnej mentalności, pewnej historii. Moim zdaniem w tym sensie taki ahistoryzm, młodość Amerykanów, no, kładzie się ogromnym cieniem po prostu na ich polityce. Ponieważ pan Jacek tutaj operuje często modelami, ja chcę powiedzieć, że no, ja postrzegam, jak dalece różne modele historyczne trwają, w jaki sposób one się powtarzają. Nigdy nie przypuszczałem, walcząc z komunizmem, że nasze wychodzenie z komunizmu nasze zwycięstwo będzie z taką dezynwolturą zmarnotrawione, ale to jest polska dezynwoltura. Polska to jest kraj, gdzie ludzie są zdolni do robienia rzeczy niemożliwych. Natomiast kompletnie nie umieją robić rzeczy możliwych. Najlepiej to widać na zakończenie tym, jak Polacy grają w piłkę. No, nigdy nie wiadomo, czym to się skończy. Nigdy nie wiadomo, kiedy poczują się zmęczeni. Bardzo często podają do tyłu. To jest oczywiście jakaś taktyka, tylko ona jest idiotyczna, bo bramka jest z drugiej strony. Poza tym nienawidzą trenerów, którzy potrafią z nich coś wydusić. I Niemcy tłumaczyli, że najważniejszy jest właściwie trener. No to on po prostu kieruje zespołem. On rozdaje karty. No w Polsce jak się zdarzył jeden, co chciał ich potrenować jak Wendhagen, to przecież go wykończyli psychicznie i dobrze, że nie fizycznie. Ja muszę powiedzieć, że uważam, że nie doceniacie państwo w tej dyskusji, operując tymi modelami, jak ogromny jest ciężar
kulturowy i ciężar naszej mentalności. I to ją przez tą mentalność trzeba przezwyciężać, dlatego że to jest nasze codzienne życie, to jest kwestia zegarka. Ostatnio uczestniczyłem w takiej konferencji, ostatnio z pół roku temu w Brukseli, gdzie naprawdę z polskiej strony byłem chyba jedynym prostym doktorem inżynierem, bo byli sami bardzo poważni profesorowie i do jednego z nich naprawdę znakomitości, współautora Czarnej Księgi Komunizmu, powiedziałem, słuchaj, no właściwie różnica między wschodem a zachodem polega na timingu. Im jeżeli przewodniczący mówi, że skończył się czas, to oni kończą w jednym zdaniu. A Polacy mówili po prostu, zresztą wszyscy ze wschodu, mówili dalej dwa razy dłużej niż tamci. No to jest po prostu inne rozumienie czasu. Możecie lubić Andrzeja Stasiuka czy nie, ale jego książka Wschód pokazuje, jak ten to rozumienie przesuwa się, idąc z zachodu na wschód. I tak my, już kończę naprawdę, my jesteśmy po prostu wschodem zachodu, tak jak Ukraińcy są na przykład zachodem wschodu, no, a potem jest już wschód. Chiny są oczywiście czymś zupełnie innym, bo to daleki wschód. To środek, ale, państwo środka. Ale to jest naprawdę, to są naprawdę wielkie problemy cywilizacyjne. I porównując te 27 lat polskiej niepodległości w warunkach no absolutnie luksusowych w zestawieniu z niepodległością II Rzeczpospolitej, ja czuję wszystkim ciężar historii i ciężar I Rzeczpospolitej. No i dlatego w książce, którą panu dałem, napisałem kiedyś, że ci, którzy chodzili do króla Stasia na czwartkowe obiady, naprawdę nie wiedzieli, że to był ostatni polski król, a ci, co przeżywali saskie ostatki, nie rozumieli, że to są ostatki. To jest bardzo silne w naszej kulturze i jeżeli tego nie przezwyciężymy, to jakiekolwiek modele inteligentnie budowane przez tu obecnego autora nie pomogą, bo to jest kwestia identyfikacji. To jak my nasze życie, naszą egzystencję odnosimy do tych modeli. To jest kluczowe. Tak, i to dopiero było naprawdę pesymistyczne. Realistyczne moim zdaniem, ale pesymistyczne. Może a propos, tylko jedno zdanie a propos pesymizmu kulturowego, bo w latach 70. powstawały doktoraty i habilitacje o tym, że Chińczycy są niezdolni do kapitalizmu. Jak wiadomo, w 79 roku spektakularnie zaczął się w Chinach kapitalistyczne bogacenie się z nieosiągalnym dla kogokolwiek wcześniej. Czy Korea w latach 50. była rolniczym krajem, a... Pierwsza huta w Korei Południowej powstała się w latach 60., tak, czyli 200 lat później niż pierwsza w Polsce. I Korea 30 lat przeskoczyła szybciej te fazy niż Polska. To jest determinizm kulturowy, prawda? Tak samo determinizmem kulturowym jest mówienie, że Polacy nie są w stanie się zorganizować, przełamać swojej słabości i tak dalej. No po prostu to trzeba zacząć robić, a nie tłumaczyć się tym, że mamy coś wdrukowane w historii. Ponieważ już jest 21. Prawie, za 5 minut, ale zanim jakby wyjdziemy stąd i pan Jacek zacznie podpisywać książki, to trochę minie i mam nadzieję, że rozmowy jakby będą mogły być kontynuowane i jeszcze tutaj, tylko na poziomie bardziej jakimś takim osobistym face to face.